Senator niezależna Lidia Staroń podsumowała wyniki kampanii wyborczej do parlamentu. Mając po jednej stronie 7 partii, bo PAK to jest 5 partii i oczywiście jeszcze 2 partie, które są, mimo tego mam bardzo dobry wynik. W wyborach do Senatu 15 października Lidia Staroń uzyskała ponad 30% głosów poparcia. To były inne wybory, partyjne, na partie i przeciwko partiom. Tymczasem za parlamentarzystką, jak sama podkreśla, nie stała żadna partia, publiczne pieniądze czy media, jedynie ludzie, którym pomagała i którzy ją wspierali. Prawie 70 tysięcy. Tylu wyborców w niedzielnym głosowaniu zdecydowało się udzielić poparcia senator Lidii Staroń. Ja mogę dzisiaj tylko podziękować, jeżeli chodzi o wynik, o mój wynik, bo trzeba podkreślić, że te wybory to były wybory partyjne. Mimo takiego dużego poparcia nie udało się senator Lidii Staroń uzyskać mandatu na kolejną kadencję w Senacie. Pierwszy raz w karcie jest nie tylko imię, nazwisko, tylko jest partia. Pierwszy raz, mało tego, jest logo partii. Pomimo tego, że Sąd Najwyższy powiedział, bo przecież jest takie orzeczenie, że tak nie powinno być. To też nie wszystko, bo oprócz tego, pomimo tego, że w karcie do Senatu przecież wszyscy są równi, to tam są liczby 1, 2, 3, 4, 5. To tak jakby to była jakby jakaś lista dotycząca jakiejś partii. Lidia Staroń nie składa broni. Dalej chce walczyć o trudne sprawy ludzi, którzy nie przestają prosić jej o pomoc. Właśnie zarejestrowała fundację Zawsze po stronie ludzi. I ta fundacja będzie robiła to, co ja wcześniej, czyli sprawa pomocy, dotycząca pomocy prawnej, dotycząca wiedzy, dotycząca świadomości, dotycząca różnego rodzaju, ale także inicjatyw dotyczących prawa, czyli lepszego prawa. Aktualna korespondencja ludzi, którzy piszą do biura senatorskiego, liczy około 300 listów. Na swoje rozstrzygnięcie czeka też wiele spraw rozpoczętych podczas mijającej kadencji parlamentu.